Cześć! Od 15 czerwca w bankach BNP Paribas jest wprowadzony tłumacz polskiego języka migowego. Nie jest to osoba fizyczna, nie zobaczycie tej osoby na żywo, ale można przez zeskanowanie kodu QR, który jest na drzwiach, na takich naklejkach, połączyć się z aplikacją Migam, a także, może to jest nawet prostsze, użyć tabletu, który jest w każdym z oddziałów. Można zapisać się na wizytę w banku przez aplikację Booksy. Myślę, że to jest w ogóle świetna sprawa. Wybieram sobie godzinę, klikam i już jestem umówiona na wizytę, także jest prościej dla każdego. Dzisiaj ja i moja znajoma głucha, Ewelina Polak, prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych, sprawdzimy, jak ta funkcja sobie daje radę, jakie ma plusy, może ma jakieś minusy. Ona jest dzisiaj najważniejsza, da Wam znać, co myśli o tej całej funkcji, a ja jako osoba taka trzecia, wiecie, będę to wszystko oglądać z boku, powiem, co o tym myślę i na pewno damy Wam znać. Pokażę Wam, jak zamigać w polskim języku migowym słowo bank. Bierzemy dwie ręce i robimy tak. Przed klatką piersiową, trochę może wyżej. I to jest bank. Bank. Dzień dobry, tłumacz języka migowego. Dzień dobry. Pani chciałaby założyć konto, bo chciała zapytać o warunki, jakie są. Bardzo się cieszę, że wybrała Pani właśnie nasz bank. Propozycją dla Pani będzie konto otwarte na Ciebie. Konto to oferuje trzy wyjątkowe karty debetowe. Takie, które można wybrać dla siebie, która najbardziej pasuje do Pani potrzeb. Jak wyglądają te karty? Są to karty debetowe. Pierwsza karta to karta otwarta na dzisiaj dla osób, które cenią sobie ekonomiczne rozwiązania. Jest to karta bezpłatna pod warunkiem wykonania co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej w miesiącu. W innym przypadku opłata za taką kartę wyniesie 3 zł miesięcznie. Czy do tej pierwszej karty, jeśli chodzi o użytkowanie takie online, czyli na przykład przelewy, czy one są darmowe, czy jest jakaś prowizja? W aplikacji naszej mobilnej wszystkie przelewy są bezpłatne. Mamy aplikację, którą można ściągnąć na telefon, Go Online. Tak naprawdę wtedy komputer jest naszym bankiem. Możemy przy pomocy tej aplikacji wykonywać przelewy, aktualizować dane, kontaktować się z obsługą banku. Kolejna aplikacja to aplikacja na telefon, Go Mobile, gdzie tak naprawdę bank mamy w telefonie. Możemy podpiąć kartę, płacić, wykonywać przelewy, sprawdzać saldo na bieżąco. Są to bardzo fajne i na te czasy bardzo bezpieczne rozwiązania. Fajnie. Zastanowię się. Pomyślę w domu na spokojnie. Jakiś... Pani poprosi jakiś katalog o tych kartach z jakimś opisem, żeby mogła sobie spokojnie w domu poczytać na ten temat. Tak, oczywiście przekażę Pani teczkę z wszystkimi materiałami niezbędnymi, również z kontaktem do mnie, z wizytówką, gdyby Pani miała jakieś dodatkowe pytania. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.
Uważam, że to jest naprawdę fajna sprawa i myślę, że wszędzie powinna być taka opcja wprowadzona, no bo wiadomo, nie zawsze trafi się pracownik, który skończył kurs polskiego języka migowego, to byłoby wspaniałe, ale jeżeli mamy teraz taką technologię, to jest świetne, naprawdę, jesteśmy super szczęśliwcami, że możemy z takiego czegoś korzystać. Jedyne, co ja bym zrobiła, to myślę, że byłoby na pewno miło, gdyby pracownik banku potrafił się przywitać w polskim języku migowym. Myślę, że to by sprawiło, że nie będzie tych barier w 99% według mnie. Myślę, że to jest fajna opcja i bardzo ułatwiła dostęp do informacji i załatwienie sprawy. Także jeżeli macie takie osoby głuche w swoim kręgu znajomych, możecie poinformować je o takiej opcji, bo myślę, że wszyscy powinniśmy mieć łatwość w załatwieniu takich trudnych spraw.